Dzień dobry Państwu. Obwodnica budowana jest przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, przez zarządów wojewódzkich, a jedna gmina Pięciu w początku miała duży udział w tej inwestycji, ponieważ między innymi opracowaliśmy dokumentację, czyli program funkcjonalno-użytkowy i decyzje środowiskowe dla tej inwestycji i w tej chwili również koordynujemy działania w zakresie jej realizacji. W ramach tej inwestycji wybudowany zostanie nowy odcinek drogi między Brześcim a Pasturką oraz przebudowana ulica Batalionów Chłopskich od ulicy Republiki Pińczowskiej do aż za Pasturkę. Jak widać, obejmuje część miasta, czego się cieszymy, ponieważ ta ulica wymagała gruntownej przebudowy. Droga będzie połączona w trzech miejscach skrzyżowaniami. Powstaną ronda, czyli jedno rondo przy wlocie drogi wojewódzkiej 766 przed Pińczowem, następnie rondo na skrzyżowaniu drogi powiatowej obok miejscowości Włochy oraz rondo na drodze wojewódzkiej 767 łączącą właśnie Pińczów z Pasturką. Poprosiłem Pana o spotkanie właśnie w tym miejscu, nie tylko dlatego, że jest tu obwodnica, ale z Pańskiej wypowiedzi, której usłyszałem, że obwodnica będzie stanowić oś rozwoju Pińczowa w kierunku wschodnim. Jak Pan to widzi? Tak, już są pierwsze efekty. Potwierdzam to, co mówiłem, ponieważ obok rozpoczęta była w tamtym tygodniu inwestycja, którą rozpoczęła firma Grupa PSB. Zostanie wybudowane centrum logistyczne z możliwością sprzedaży przez internet. Jest to kolejny dowód, że tego typu inwestycje są bardzo potrzebne i jakby intensyfikują działania przedsiębiorców. W programie wyborczym Stowarzyszenia Ziemia Pińczowska znalazłem punkt o rewitalizacji Pińczowa. Jest tam wiele na temat wzgórza zamkowego, samego rynku, domu na Mirowie, ale również też jest już prawie na ukończeniu budowany parking przy ulicy Groziskowej. Pana oponenci twierdzą, że miasto zapłaciło to z własnych funduszy. Jak Pan widzi ten temat? Tak, no jest to oczywiście inwestycja realizowana w ramach dużego projektu rewitalizacji, czyli budowa tego parkingu wraz z przebudową szaletu i połączeniem parkingu z ulicą Batalionów Chłopskich. Wniosek, który był złożony w 2017 roku do regionalnego programu operacyjnego naszego województwa, opiewał na kwotę 18 milionów. Między innymi był tam ujęty budowa parkingu. Jesteśmy na liście rezerwowej, czyli wniosek był poprawnie złożony pod względem formalnym i merytorycznym, oceniony pozytywnie i przyjęty przez Zarząd Województwa do realizacji. Jednak z braku środków jesteśmy na razie na liście rezerwowej i liczymy na to, że te środki, które w tym roku zainwestowaliśmy w ten obiekt, uzyskamy zwrot w następnych latach, ponieważ jak wiemy, finansowanie tego trwa aż do 2020 roku. W części tej rewitalizacji przewidziana jest poprawa i zmiana w ogóle wyglądu Góry Zamkowej. Niektórzy twierdzą, że to jest zły kierunek, bo powinniśmy się zająć głównie Górą Świętej Anny, a z tego co wiem, większość gruntów tego rejonu nie jest własnością naszej gminy. Tak, to prawda. Kaplica Świętej Anny jako jeden z naszych najpiękniejszych zabytków jest własnością parafii Świętego Jana Apostoła Ewangelisty w Pińczowie i działka, na której stoi, jest niewielkiej części tylko własnością parafii, a pozostała część Góry Świętej Anny jest własnością prywatną. W związku z tym są utrudnienia dotyczące nabycia tego gruntu. Myśmy wystąpili do właścicieli o zakup przynajmniej części działki pod schody, wejście od ulicy Legionistów, znaczy od ulicy Piłsudskiego właśnie na tą górę. Niestety nie ma zgody, właściciele chcą nam sprzedawać całą działkę. Ale jednak myślę, że działanie w zakresie rewitalizacji Góry Zamkowej jest bardzo, myślę, dobrym kierunkiem w celu rozwoju turystyki, zwiększenia atrakcyjności naszego miasta i tam gmina dysponuje już koncepcją właśnie przebudowy tego miejsca i to będzie polegało na odbudowie fundamentów wraz z budową tarasów widokowych oraz przywróceniem traktu zabytkowego. Jest to uzgodnione z konserwatorem zabytków w Kielcach.
Plany wobec Pińczowa są znaczące. A co możemy powiedzieć do mieszkańcom terenów wiejskich? Myślę, że gmina Pińczów ciągle stara się inwestować równomiernie, czyli w sposób zrównoważony. Na przykład powiem tylko jeden przykład. Jeżeli chodzi o fundusz sołecki, jest on dokładnie w takiej samej kwocie jak budżet obywatelski, czyli wiemy, że na terenach wiejskich mieszka prawie tyle samo mieszkańców, co w mieście. W związku z tym inwestujemy równolegle i równomiernie w obydwa te obszary. Jeszcze jeżeli powiem o drogi, no wiadomo, że staramy się równomiernie te środki przeznaczać. Na przykład w tej kadencji wynaleźliśmy prawie 15 milionów na inwestycje drogowe, ale w tym również dużo inwestycji wykonanych na terenach wiejskich. Mieszkańcy na przykład Skrzypiowa skarżą się na fatalny stan drogi, chodnika. Wiem, że już część chodnika jest tam wybudowana. To chyba robiło starostwo. Mówimy o drodze wojewódzkiej i jeżeli chodzi o Pińczów-Skrzypiów, tak? Ta droga jest wpisana w ramach tej inwestycji, którą w tej chwili realizujemy, ponieważ nazwa jest przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Brzeście-Węchadów i pierwszym etapem jest budowa obwodnicy Pińczowa. Kolejnym, jak zapewnia zarząd województwa, będzie realizowany przebudowa drogi wojewódzkiej, czyli w tej chwili opracowana jest koncepcja, w której przewidziana jest budowa również ścieżki rowerowej do Skrzypiowa z przebudową. Jest problem jeden, jest problem odwodnienia, który jakby powoduje, że jest utrudnione przystąpienie do przebudowy tej drogi, czyli musi być projekt techniczny i pozwolenie na budowę z równoczesnym zagwarantowaniem pozwoleń wodnoprawnych. Ten chodnik oczywiście wymaga remontu, tylko trudno się mówi o tym z właścicielem, czyli zarządem województwa, kiedy inwestują aż 38 milionów w jedną drogę i proszą o cierpliwość. Niedługo na pewno też zajmą się tym odcinkiem drogi. Jest jeszcze druga przyczyna, dlaczego prosiłem Pana o spotkanie właśnie w tym miejscu, bo w fazie projektowania tej inwestycji zakładano, że będą jakieś odkrycia archeologiczne, ale że będą to dymarki, no to chyba sensacja. Tak, jesteśmy bardzo dumni z tego, że właśnie w wyniku tej inwestycji również było to zaplanowane z góry. Były dwa stanowiska archeologiczne, które badają nasi archeolodzy, między innymi pracownik Muzeum Regionalnego, któremu udało się po przebadaniu 15 arów, czyli pierwszego stanowiska, odkryć, że w tym miejscu mieszkali, znaczy już była osady z pierwszego wieku naszej ery i również udało się odzyskać 50 eksponatów z tego okresu, ale najważniejszym jest to, że właśnie ludzie też pracowali, dosyć byli zorganizowani, ponieważ okazało się faktycznie, że jest to miejsce też do wytopu żelaza, czyli tak zwane demarki. Dziękuję bardzo Panu za rozmowę, no i życzę, żeby te plany tak ambitne i tak nam bardzo potrzebne doczekały się realizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, dziękuję. Ja chciałbym również, korzystając z okazji, zaprosić wszystkich mieszkańców miasta i gminy Pińczów do wzięcia udziału w wyborach samorządowych. Zapraszam 21 października o godzinie 7 do 21. To Wasz głos decyduje o tym, jaki będzie rozwój naszego miasta i gminy w następnej kadencji. Dziękuję.